przedszkola. Co uczyć dzieci o masturbacji? Pokazywać jak założyć. Dziewięcioletnim dzieciom zamierzają prezentować, jak wygląda homoseksualny stosunek płciowy. Ich celem jest uzależnienie dzieci od seksu i uczynienie ich ofiarami pedofilii. Myślę, że tam złamał coś w tych łapek, które trzymają te. Nie ma możliwości. A teraz dwie młode dziewczyny mi blokują przejazd. I właśnie ten, bo też jeszcze dwie. Teraz już cztery. Młode dziewczyny, nie? No dobra. Widzą Państwo tą policję? No, my widzimy, że Pan ma nielegalne banery, używa Pan nielegalnie megafonu. Oczywiście, że legalnie. Pan, nie, przekracza Pan normy hałasu, nie ma Pan nie prawa ma, nie mam, nie przekraczam, w ogóle ja nie przekraczam. No nie, macie gdzieś zezwolenie na hałasowanie? Nie, to jest przekroczenie norm. To nie jest w ogóle hałasowanie. To jest przekroczenie norm środowiskowych, powyżej dość tam decybeli jest przekroczeniem norm środowiskowych. Macie prawo, nie? Nie mam w ogóle, nie mam. W sądzie jeszcze nie jestem główny. Nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie można trąbić, tak samo nie można takim megafon, tak? Megafonów można używać. Nie. Oczywiście, nie że można. Gdyby nie można było, to byśmy nie używali. No, panowie policjanci, patrzę się pana. Dobra, panie. Bierze pan to? Bierze pan? Bo pan? W sensie, jeśli pan pisze interwencję, że my zgłaszamy... Tak. Okej, okay, no to wtedy możemy zejść. Ale niech pan... Proszę najpierw zejść. Nie. A ten pan odjedzie wtedy? Bo my najpierw chcemy, żeby zostać wpisane imię, nazwisko i... Tak. Dobrze. Proszę pana, więc tak. Ja żądam wylegitymowania państwa i... Ty sobie możesz żądać różnych rzeczy. Proszę pana, ta furgonetka jest zdecydowanie za głośna. To się przestraszyło. Dokładnie. Do muzyki. To jest manipulacja. Bo pan jest z pracy, prawda? A mogę wiedzieć, z jakiej pracy? Fundacja Pro Prawo do Życia. Prawo do Życia. Mogę sobie zrobić zdjęcie? Czy ja wiem, czy może pan... A RODO? Czy pan ma w ogóle legalnie, czy pan ma jakieś pozwolenie? A RODO? RODO już chyba nie obowiązuje od momentu, kiedy zaczęliśmy mieć... A czyli pan się nie chce zbyć? Nie, ale dlaczego pan będzie to fotografował? Skoro pan ma do zobaczenia, tak to... No ale dlaczego? Ale nie musi pan tego nagrywać. Ja bym bardzo chciał, bo chciałbym wiedzieć, kto jeździ w Polsce, nie mając zalegalizowanej sytuacji, ponieważ prawie nie jest to w żaden sposób to, co pan opowiada. To, co jest propagowane poprzez samochód, którym pan prowadzi, nie jest zalegalizowane w żaden sposób. To jest tylko i wyłącznie propaganda. Proszę pana, na jakiej zasadzie... Banery to jest pana tylko i wyłącznie ideologia. Proszę pana, prawo wygląda tak, że jeśli coś nie jest sankcjonowane, to znaczy, że jest dozwolone. Pan uważa, że... No tak przecież jest. Jeżeli pan uważa, że lobby LGBT chce uczyć dzieci masturbacji, wyrażenie jest niezgodne z prawem. Dobrze, sekundka już. Z jednej i z drugiej strony. A, no to dobrze. I tak poradnie dobrze. Przepraszam, pani. Dobrze, oczywiście. Pan również. Słucham? Pan zejdzie z jezdni, proszę bardzo, to jest
przez naszą fundację zrobiony super poradnik. Może jeśli, ale nie wiem, czy pan chce to oglądać. Generalnie tak wygląda edukacja seksualna. Proszę pana, my nie mamy... Nie mówię, jak wygląda edukacja seksualna. Ona nie została jeszcze wprowadzona, po pierwsze. Jak nie została? Nie została wprowadzona. Nie, została pozwolona. Proszę pana, nie została wprowadzona. Po drugie, jest to nadużywanie do waszej, jak gdyby, walki z czymś, co nie istnieje. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się przedstawię, sierżant Stabowy, Janusz Rusza, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Informacyjna interwencja jest nagrywana. Kto kieruje tu swoje na temat klimata? Nie, nie, tutaj akurat pan już nie ma problemu, bo panie się usunęły, także... Ale nie, nie wiem, czy pan wiedział, że zamalowano mi w tym czasie tablicę rejestracyjną. Dobrze, wszystko się nagrało, także... Dobra. Ale pan tych osób, które blokowały i zamalowały, nie wylegitymował, bo one nie miały żadnych dokumentów. Nie, ja jestem legitymowana, nie wiem dlaczego. Adam, pani popełniła wykroczenie. Mnie interesuje, kto zablokował samochód. Nie ja. To zablokował samochód. Uciekły z tego miejsca, także nie jestem... Uciekły z tego miejsca? Zamalowały mi tablicę rejestracyjną.